Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. I w tym odcinku idziemy do obozu na bagnie, zobaczyć co tam słychać. Wykonamy parę zadanek. Po drodze prawdopodobnie wbijemy poziom. Wow. Szalony Bezi się rozbija. Znalazłem dzisiaj moją starą klawiaturę i podłączyłem ją sobie. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt przeszkadzać. Jest to mechanik niestety na brązowych switchach. Ale bardzo jestem do niej przywiązany. Dobrze mi się jej używa. Znam jej układ. Mam klawiaturę w sumie za mikrofonem, także to nie powinien być jakiś wielki problem. Ale jeżeli będzie, no to będę kombinować. Od Kawalorna nic nie potrzebujemy, możemy iść dalej. Hop. Obóz na bagnie. Musimy pamiętać o recepturze dla Korkaloma, chociaż to raczej jeszcze nie w tej chwili, nie? Raczej będę tam wykonywał jakieś takie podrzędne zadania. Mamy niestety kawałek. Myślę, że jak nic się nie będzie działo, to to przytnę, a może i nie, zobaczymy. Ogarnąłem w końcu się z mikrofonem. Teraz jest już tak, jak miał być, tak mi się przynajmniej wydaje. Mam go w miejscu, które mi odpowiada. To zresztą na pewno słychać. Niestety, dopiero się tu ustawiam z moim stanowiskiem, na którym tutaj gram, pracuję. Także nie ma takiej jednostajnej jakości w tych nagraniach. Aczkolwiek robię wszystko, żeby ona tu była, nie? Myślę sobie, że powinniśmy polecieć z jakimś streamem w sumie niedługo. Tylko nie wiem, jestem trochę rozdarty. O, postreamowałbym sobie Skyrima na jakimś fajnym challenge'u. Może Tibia, ale... Bo Tibia zawsze dobrze się dała na moim kanale, ale w tej chwili nie mam nic ciekawego do pokazania w sumie. Mam parę postaci na 200 levelu. Jedną koło 300 i Ironmana na 50, także... To w sumie nie jest nic ciekawego, nie? Chociaż takim 200 palkiem można poszaleć trochę. To są takie moje najbliższe plany. Jeszcze dzisiaj, dzisiejszej nocy ruszam z trzecią częścią Tomb Raidera. To myślę, że też będzie coś fajnego. Mamy dwie części na kanale, ta trzecia jakoś nam się odwlekła. Jaszczurki. Spróbujemy pojedynczo je wyciągać. Spróbować możemy. Wynieśliśmy 5 siły z nowego obozu, nie? Okej. Zobaczymy, jak to będzie szło. Okej, spoko. Muszę się trochę bardziej skupić. Ale wygląda to obiecująco. Zapiszemy i lecimy po drugiego. Tu chyba są trzy, nie? Czy nie? Oj, o to chodziło. Chyba jednak są dwa. I docieramy właśnie do obozu na bagnie. Obozu sekty, zwał jak zwał. O,
Oni sami są rozdarci z nazewnictwem, nie? Oto jest. Możemy zapisać. Wjeżdżamy. Witaj, nieznajomy. Uła. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Ale nie chciałbym być wielu. Chcę się trochę rozejrzeć po waszym obozie. Zatem wejdź. Będziesz tu mile widzianym gościem. Okay, tylko to staraj się przestrzegać naszych zasad. W obozie są miejsca, do których obcy nie mają wstępu. Potrzebuję jakiegoś pancerza. Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży, taką jak ta, którą noszę. Ale na początek wystarczy ci szata nowicjusza. Lepszy ryc niż nic. Oczywiście, nie otrzymasz jej za darmo. Oczywiście. 500 bryłek. Musisz uważać na trochę drogo. Lepiej się do tego nie mieszać. Zróbmy tu cięcie. Dobra, mięsko mamy usmażone. Nie całe, co prawda, ale większą część. Zagadamy sobie do Lestera. Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z guru. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić ci wszystkich potrzebnych informacji. Chciałbym zostać członkiem Bractwa. O tym, czy możesz zostać jednym z nich, zadecyduje Kor Kalon. Okay. Ale on polega zwykle na opinii pozostałych guru. Baal Namib na przykład jest jednym z nich. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do Bractwa. Dopiero wtedy guru wyślą cię do Kor Kaloma. Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą obserwowali każdy twój krok. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwą. Z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji, by udowodnić swoją przydatność. Jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie? Mogę ci pokazać wszystko, co warto tu obejrzeć. Okej. Okay. Pokaż mi, jak dojść do świątyni. Chodź za mną. Czekaj. Wierzyć we wszystko. Jak mogę skłonić twojego mistrza do rozmowy ze mną? Musisz wiedzieć, co chciałby usłyszeć. A co chciałby usłyszeć? Kiedy następnym razem będziemy blisko niego, zwrócisz się do mnie i porozmawiamy chwilę. Baal Namib martwi się, gdyż wielu nowicjuszy oprócz modlitwy do Śniącego czci jeszcze starych bogów. Powiesz mi, że wyrzekłeś się innych bóstw i od tej pory zamierzasz wznosić modły wyłącznie do Śniącego. Okay. Wtedy ja zapytam, dlaczego podjąłeś taką decyzję, a ty odpowiesz, że przeżyłeś wizję, w której Śniący wzywał cię do siebie. To go powinno zainteresować. Myślisz, że dasz sobie radę? Oczywiście. No, myślę, że tak, no. Rozmyśliłem się. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Spoko. Nowicjusz. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Joru. Czym się tu zajmujesz? Przekazuję mądrość Śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę Balem, jednym z guru. Okay. Rozmawiałem nawet z Iberionem, to wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz? Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. No jasne. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. Na nikim nie można polegać, od co? Możesz mi pomóc dołączyć do obozu? Chcesz do nas dołączyć? To świetnie. Zaczekaj. Tak, chyba mógłbym ci pomóc. No. Nie jestem jeszcze guru, ale mam pewne wpływy w bractwie. Oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Rozmawiałeś już z Fortuną? Wiedziałem, że będą kłopoty. Nie. Przemyślę to sobie. Okej. Zapewne masz. Mam ziele przy sobie? Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z tobą rozmawiać. Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę ci powiedzieć, jak tego dokonać. No to nawijaj.
Jak mogę przekonać do siebie guru? Balkadar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuż się czarami. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. Świetny pomysł. Al-Namib to ten przy bramie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie mógł ci jakoś pomóc. Porozmawiaj z nim, jak tylko mistrz oddali się na chwilę. Pozostali guru są mniej wymagający. Spróbuj się im jakoś przypodobać, a raz, dwa dostaniesz się do bractwa. Dzięki za radę. Ej, w końcu umowa to umowa, nie? No tak. Jak mogę opanować magię śniącego? Balkadar sprzedaje magiczne runy i zwoje z zaklęciami. Ale to dla ciebie niewielka pociecha, bo nie będzie chciał z tobą rozmawiać. No tak. Może inny guru będzie mógł ci pomóc. Może. Okej, dzięki Joru. To na tyle. Przejdźmy się teraz tutaj, a w ogóle może sobie zapiszę grę. Nowicjusz. Tam jest świątynia, nie? A u góry mamy Kor Kaloma. Możemy wejść do niego. Czemu nie? Myślałem, że to się skończyło już dawno. Okej. Nie, to jest tam. To zagadamy sobie tutaj z chłopakami. Jest tutaj Harlock. Fortuna. Chodź bliżej. Każdy nowo przybyły otrzymuje od bractwa powitalny prezent. Co to za prezent? To Mrok Północy. Dobry towar. Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Okej. Dostałeś już dziś swoją porcję. Czego szukasz? Coś tam Rudy ma, nie? To możemy mu sprzedać parę jointów. W dzisiejszych czasach na nikim ze w nocy. Bez jednej i mamy deala. Świetnie. 809 bryłek mamy. Zapiszę i zagadamy z Harlockiem. Mam już dość. Co jest ziom? Nic, okej. Krótki film. Tu jest drabina. Wbijamy się na górę. Co tu się dzieje? Ochroniarz Kaloma. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Czego chcesz? Tylko zachowaj to dla siebie. Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Więc przestań zawracać mi głowę. Okej. Ludzie zawsze gadają. Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy i to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne, bym mógł zawracać sobie głowę nowo przybyłymi. Zdam się na osąd Balów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, zgłoś się do mnie ponownie. O, pan bardzo zajęty. To się więcej nie powtórzy. Ty, czekaj. Halo. Czego chcesz? Mam już dość tej Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. No, oby. Nie wychodzisz może stąd? W tej historii musi być jednak ziarno, prawda? Się nie nauczę. Tego nie otworzę, to mogę otworzyć. Chyba nie ma co próbować kraść, nie?
załatwiało się inaczej. Okej, udało się. Zachowaj to dla siebie. Łatwo poszło, nie? No dobra, recepturę mamy. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Schodzimy na dół. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Oto zachowaj to dla siebie. Niestety zapada noc. Postaram się gdzieś zdrzemnąć. Za chwilę. Tu jeszcze zagadam z kowalami. Zobaczymy, co oni mają ciekawego. Darion. Cześć. Jestem tu nowy i chciałbym lepiej poznać wasz obóz. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątyni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Okay. Nie mam wiele czasu na pogawędki. Więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Oto broń, którą mam aktualnie na składzie. No pokaż, pokaż. To się już nie powtórzy. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Kurczę. To by można było wziąć, nie? Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. No tak ogólnie to nie ma nic ciekawego. To się już więcej nie powtórzy. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Z drugiej strony, czy coś nam jest potrzebne? Mamy ćwiekowaną maczugę, słuchajcie. Nie wiem skąd. Nie przypominam sobie w tej chwili. Ale ona jest lepsza niż nasz miecz. To nie mój problem. O. Elegancka broń. Dobra, postaram się zdrzemnąć w jakiejś chacie. Tylko zachowaj to dla siebie. Pyk. Nie powinni wiedzieć. Pyk. Kolejny dzień i znowu to samo. Idź precz. No już nie ma, sorry. Masz szczęście. Chętnie bym ci pokazał, gdzie rak. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Okay. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem. Kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? No ba. Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami. Ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się! Przejrzyj na oczy! Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Na pewno. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własną krwią i własnym życiem. Wow. Odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać ci szansę udowodnienia swojej lojalności. W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Mhm. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka, który zechce zostać członkiem bractwa. Spoko, to się da załatwić. To będzie Dusty, tak? Chyba. Tutaj będą węże rzeczne, ale to nie ma co na razie się porywać, bo raczej nie będziemy się przebijać w nie, nie? Z
strażnik świątynny. Zaraz, zaraz, musimy wymanewrować z powrotem do obozu, tutaj. Idziemy, tutaj jest bal od magii. Bal Kadar. Wróćmy się do Lestera może. Kurde, coś. Coś te podłoże bez jemu nie sprzyja, nie? Strażnik świątyni. Dobra, mamy Lestera tutaj. Zamienimy z nim ze dwa słowa. Kiedyś takie sprawy załatwiałem. Nawet sobie zapiszę z tej okazji. Myślałem, że to skończyło już dawno temu. Ach, miło cię znów widzieć. Co u ciebie słychać? Wyrzekłem się starych bogów. Czyżby? Co cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Przeżyłem objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział: idź do obozu na bagnie i przyłącz się do bractwa. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomy. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. Ale super rozmowa. Zostałeś wybrany przez Śniącego. Czy twoim życzeniem naprawdę jest dołączyć do nas? Chłopie. Oj, co tu wybrać? Nic nie mów. Co takiego? Tak, chcę podążać drogą Śniącego. Idź do Korkaloma. Powiedz mu, że przysyłam cię do niego, bo widzę, iż twoja wiara jest szczera. Mhm. Zejdź mi z drogi! Dzięki za level. To co, skoczymy do starego obozu chyba, co? Pod Astiego, oddać tą recepturę. Możemy to szybko zrobić, w sumie czemu nie? Jeszcze gdzieś mi tam majaczy w tle, żeby zagrać w Diablo 2. Oczywiście Resurrected. Ale kurczę, tak dużo planów i tak mało czasu, nie? Nie wiem, jak to ogarnąć. To znaczy, to nawet nie jest kwestia nagrać czy nie nagrać, po prostu mi się chce grać w te gry. Nic pod żadnym przymusem, absolutnie. Moglibyśmy spróbować przejść przez lasek. A ten las nas doprowadzi do starego obozu chyba. Oczywiście, że tak. Aczkolwiek nie wiem, co tu na nas czeka. Tak w sumie, czy możemy się przejść w miarę po ścieżce bezpiecznie, czy nie. To znaczy wilk, ścierwojad. To nie są absolutnie problematyczne stworki dla nas, nie? Ale jakieś zębacze może. Cieniostwór na pewno. No są tutaj dwa wilki. Jest dwoma, ja nie chcę walczyć. Okej, są trzy. Są cztery. No nie. Może jakoś jednego wyciągnę? Już tu bardziej widzę kletoszczura w tej chwili. Kupuję się, ty. Spadają na hita. Okej. Możemy zapisać i powoli będziemy się zapuszczać w głąb. Kurde, Bezzy, zmieniaj. O,
Niedobrze. U! Dobrze, że mam tą akrobatykę, nie? Dobra, to idźmy jednak mostkiem. Jeszcze na tą chwilę Bezzy nie jest w stanie wytankować wilków komfortowo. Także olewamy temat. Może się podleczę trochę, chociaż tutaj nic nie będzie oczywiście. Ale niech będzie. Wyciągnę łuk. Ścierwojady. Ścierwojady, okej, okay, jak najbardziej. Ścierwojady, okej. Okay. Kretoszczury też okej. Okay. Jest cieniostwór, nie? Cieniostwora to nie będę niepokoić. Idziemy dalej. Tak jest. Dochodzimy już do starego obozu. Którędy będzie bliżej? No tutaj jest wejście, przecież co ja gadam. Hej, ty! Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nic dziwnego. Dopiero co tutaj trafiłem. To lepiej uważaj. Poza murami jest bardzo niebezpiecznie. Tylko w obozie możesz spać spokojnie. Co ty gadasz? No, dzięki za pomoc, no. Cień. Cień człowieka. Kto chciał ten przepis? Fletcher? Nie wiem, od razu. Lepiej się do tego. Dexter. Mam dla ciebie recepturę. No świetnie! Pokaż ją! Tego nie mieszać. Pogadajmy lepiej o czymś innym. No i co? Znakomicie! Teraz sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający. Równy z ciebie, chłop. Wspomnę o tobie Diego. Weź to! W nagrodę. Dzięki. Mam tu tylko towar... Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Okej. Okay. Może wezmę mapę kolonii? Patrzcie, sprzedaję recepturę Korkaloma. Co to jest za łuk? Kawaleryjski. Na razie go zachowam. Musi być jednak ziarno prawdy. Zawsze to samo. W tej historii musi być. Talerz, kubek, brzytwa. Fajka. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Patelnię zostawię. To się chyba nigdy nie skończy. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Nie można polegać od co? Może, ale kogo to obchodzi? Takie sprawy załatwiało się inaczej. A, mamy jeszcze jointy. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Czekaj, jak to wygląda? Nic nie pakować. Czekajcie, czekajcie. O! To się chyba nigdy nie skończy. No i fajny deal. Teraz mamy mapę całego obozu. Całej kolonii. Całej kolonii oczywiście. Dobra, sprawa z recepturą załatwiona. Och, Dusty. Chodź. Cześć, jestem tu nowy, jak leci? Zejdź mi z oczu. Harowałem pod ziemią przez ostatnie 2 tygodnie. I za co?
parę nędznych bryłek rudy. Nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem niedawno z Baal Parwezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy o obozie sekty. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych darmozjadów Gomeza. Nie podoba ci się tu? To czemu po prostu nie odejdziesz? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla. Nazywał się Melvin. Poszedł do obozu na bagnie jakiś tydzień temu. Ale od tej pory nie mam od niego żadnych wieści. Dopóki się do mnie nie odezwie, wolę się stąd nie ruszać. No da. Kurde, to jeszcze z Melvinem mieliśmy pogadać. Och, jeny. Zagadajmy sobie z Diego, jak tam nasza opinia w obozie. Bo myślę, że... kolejny ważny krok mieliśmy właśnie. Może. Jak tam, koleżko? Chcesz dostać w czapę? Cóż, nasz klient, nasz pan. Bez paniki, wygram! Facet ma dość. No to widzę. Bójka! Facet ma dość. O, dwa ostrza. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Od razu to będę go odwiedzał co jakiś czas. Kopacze się myją. Niektórzy nigdy się nie nauczą. A ciekawe, czy te chłopaki tutaj stoją jeszcze przed obozem z nowego obozu. Nie chciałbym być teraz. To się już więcej nie powtórzy. Fajnie by było, nie? Skoczmy tam się przekonać. Ci od ścierwojadów. No oni czegoś tam uczyli, nie? Pyszne jagódki. No i co, będą tu czy nie? Chyba ich nie ma. Są! Pojawili się. Ile mamy punktów? 20. Kurczę, chętnie bym skorzystał z tej propozycji z początku. Drax. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi w każdym razie... Dobra. O kurde, chłopie. Dużo żądasz za swoje usługi. Być może, ale wiedza, którą mogę ci przekazać, pozwoli ci szybko odzyskać zainwestowaną kwotę. Wszystkie zwierzęta, które zabijesz, nie wiedząc jak je oprawić, po prostu zgniją. A to najzwyklejsze marnotrawstwo. Za ich skórę mógłbyś zarobić sporo pieniędzy. No, na twoim miejscu spróbowałbym możliwie szybko posiąść te umiejętności. To co, bierzemy wszystko, nie? Skóry topielców i bagiennych węży są szczególnie cenne. Jeśli przetniesz skórę na bokach, powinna sama odejść od mięsa. Myślę, że od tej pory poradzisz już sobie ze skórowaniem gadów. Okej. Okay. Prawdę mówiąc, to dziecinnie proste. Trzeba tylko znać odpowiednią metodę. Wygnij pazury do przodu, nigdy do tyłu i pod żadnym pozorem nie próbuj ich wyciągać. Najlepiej pozyskiwać pazury jaszczurów. Od tej pory będziesz wiedział, które zwierzęta dostarczają dobrych pazurów. Super. Zaczynaj skórowanie od zadu, przesuwając się stopniowo ku głowie. Spróbuj kilka razy. To nie jest takie trudne, a futra potrafią być bardzo cenne. Futra wilków i cieniostworów można wykorzystać do szycia odzieży. Badając futro zabitego zwierza, łatwo ocenisz, czy nadaje się do dalszego wykorzystania. Okej, spoko. Przede wszystkim musisz uważać, żeby kły nie popękały podczas wyciągania. W tym celu wbij nóż w pobliżu środka zęba i delikatnie go podważaj. Warto zabierać kły wilków, cieniostworów i zębaczy. Fajnie. Radford. Tylko zachowaj to dla siebie i... Czegoś się dowiedzieliśmy, nie? Zapolujemy sobie na te ścierwojady.
co, może sobie ruszymy w stronę starej kopalni, co wy na to? Och, Bezi. O! Nie mam zapisu. One nie odpuszczą, nie? A jednak. To trzeba inaczej. Zapis i idziemy po nie. Dobra. Jeden. Drugi. One po 30 biją w ogóle. Trzeci poleciał do ścierwojadów. Bum. Mój exp. Ale nie cofajmy się, idziemy do przodu. Tu kolejne kretoszczury. Raz i dwa. Tam widzę ścierwojadki. Okej, okay. Trochę się Bezi zakręcił, ale wszystko gra. Robimy zapis. Jemy dwa kawałki mięsa, idziemy dalej. Tu w dziurze czyha wilk, nie? A ten co? O, rety. No dobra. Skrzydła, tu kolejne ptasiory. Okej. Tam jest zębacz, to dziękuję bardzo. Okej, mamy wyjście z lasu. Chociaż nie widać stąd wilka, nie? Chodźmy zobaczyć. Orkowe ziele i psianka, okej. Co tu za smakołyki? No, nie było tu wilka. Coś mi się pomyliło. Ale okej. Wyszliśmy z lasu i w następnym odcinku udamy się już do starej kopalni. To jest w tę stronę. Zdaje się.
A tymczasem ja dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska.